Drodzy Państwo, to, że ja wyszedłem z szafy, to nie jest przypadek, ponieważ za koronawirusa odpowiedzialne jest LGBT. Zapraszam do mojego biura. Nie całe LGBT, bo też nie chcę ludzi szkalować. Proszę Państwa, drag queens. Drag queens. Drag queens są odpowiedzialne, ponieważ tak. Queen co? Królowa, tłumaczę. Queen, królowa co, co odnosi? Koronę, tak? A jak się nazywa wirus? Koronawirus. To drag queens są winne. I wy sobie teraz myślicie przed monitorami: ja jestem bezpieczny. Ja na marsze plułem. Ja kopałem. Ja na bosaka głosuję. Tak! A teraz się zastanówcie. W ilu domach gościł uśmiech, jak się w telewizji chłop za babę przebiera? W ilu? Tak! Tak! Igor Kwiatkowski. Kto to jest? Ktoś sprawdzał, skąd on jest? Jakie on ma pochodzenie? Gdzie był jego dziadek, jak strzelano? A on ma takie same nazwisko jak komik Tomasz Kwiatkowski. A Tomasz Kwiatkowski ma dwa różne oka! Czy takiemu człowiekowi można ufać? Nie można! Mało tego, gdzie jest największe zagłębie kabaretowe? W Zielonej Górze. Gdzie był pacjent zero? W Zielonej Górze. Dziękuję bardzo. Sprawa zamknięta, prokurator jedzie. Proszę Państwa, ale to nie wyczerpuje tematu. Za dużo jest faktów podawanych i trzeba temu przeciwdziałać. Ludzie chcą być doinformowani. Ja to czuję, bo ja mam ten 6. stopień diamentowej magnolii w Oriflame'ie. I proszę Państwa, powiem krótko. 5G! Dla tych, co nie wiedzą, chodzi oczywiście o gramaturę marihuany. Bardzo popularna gramatura w Polsce, bo wiadomo, że bardziej się opłaca kupić 5G niż 5 razy 1G. I w Polsce to też wchodzi. Nawet się stawia maszty 5G, żeby łatwiej się było do dealera połączyć, nie przez te wszystkie audiotele. I proszę Państwa, to jest tylko pozo... Znaczy, ja to wiem od kolegi, bo ja się tym w ogóle nie interesuję. Znaczy, ja się nawet z takimi ludźmi nie zadaję, to od obcego człowieka się dowiedziałem. I co? I 5G wychodzi tylko pozornie taniej. Bo tam się zawsze dostaje tam 4,7, 4,8. A co jest pozostałe 0,3 grama? Koronawirus! I właśnie to jest to. I ci marihuaniści to spożywają. I to jest wszystko ich wina i polskiego rapu, który to promuje. Dlatego jak chcesz sobie tych rymowanych słuchać, tych płyt się zacinających, tych cify. To widział, ale to już nieważne. To sobie słuchaj, kochany, tylko jedna rzecz. K***wo! Uważaj, jeśli se zapalisz, proszę cię bardzo, pal sobie. Tylko jeśli będziesz żądał, żebym ja cię k***wa jedzenie dowoził. Albo mój przyjaciel Osadowski, albo Andrzej Szumski, albo dziecko mojego kolegi, to cię k***wa znajdę i ci łeb odpierdolę bagnetem moim, francuskim. Ty s***ty, bytlak, on będzie palił. Przez takich jak ty dojdzie do koncertów reggae. Baranie. Ty durniu ty. Dlatego proszę Państwa, dobrze, że policja ich łapie i przeszukuje. Bo ja z policjantami rozmawiam, ja mam bardzo dobre z nimi. I trzeba tu podkreślić szczególne zasługi ukraińskiego specjalisty od przeszukań. Mój serdeczny przyjaciel Aleksiej Trzepanko ostatnio własnoręcznie zapobiegł aktowi terroryzmu, złapał, nie będę mówił nazwisk, gnoja takiego, 0,3 grama marihuany. A ilu jeszcze takich chodzi? Proszę Państwa, trzeba zrobić, żeby nie chodzili. Widzisz? Reaguj. To jest mój apel do Was na koniec. Damian Skóra, demaskujemy prawdę. Dziękuję bardzo.